Team Meble, salony meblowe. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas zamówisz kuchnię na wymiar wraz ze sprzętem. Korzystne raty oferujemy z Lucas Bankiem. Zapewniamy fachowy montaż i transport mebli. W naszych salonach kupisz meble nagrodzone na targach meblowych. Do Twojej sypialni duży wybór materacy. Dynamiczny rozwój firmy zapewnia najniższe ceny w regionie. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Strzegomiu przy ulicy Dworcowej 21. Piątek, 15 lipca, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w dzisiejszym serwisie. O zatrzymaniu kobiety kierującej pojazdem bez uprawnień, pod wpływem alkoholu i 9-letnim dzieckiem. Zatrzymania nietrzeźwych kierujących jak najbardziej zdarzają się dosyć często na tym terenie. Przebudowie infrastruktury drogowej w Bolkowie, muzyce dawnych mistrzów w Krzeszowie. Kolejnym konkursie na najładniejszą zagrodę w Bolkowie, a na zakończenie powiemy o Dniach Lubawki 2011. 16 i 17 lipca. Policjanci z Lubawki zatrzymali do kontroli drogowej Forda, którym jechały 3 osoby. Jak się okazało, kierowała nim kobieta, która nie posiadała uprawnień, była pod wpływem alkoholu, a na tylnym siedzeniu przewoziła 9-letnie dziecko. Pasażerem był jej narzeczony, który posiadał uprawnienia i był trzeźwy, a mimo to samochód prowadziła jego partnerka. We wtorkowy wieczór patrol policji w Lubawce przy ulicy Torowej zatrzymał do kontroli samochód osobowy marki Ford Fiesta. Kierująca nim kobieta nie posiadała prawa jazdy i była pod wpływem alkoholu. Kobieta zatrzymana do kontroli drogowej miała 0,56 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że kobieta nie posiadała jeszcze uprawnień do kierowania pojazdem, była w trakcie kursu na otrzymanie prawa jazdy. Kierująca pojazdem kobieta w stanie nietrzeźwym przewoziła z tyłu również swoje 9-letnie dziecko. Jak tłumaczył jej narzeczony, chciał z nią poćwiczyć jazdę samochodem przed egzaminem na prawo jazdy, o którym w najbliższym czasie kobieta może już zapomnieć. Grozi jej bowiem odpowiedzialność karna, którą będzie musiała ponieść. Kobiecie tej grozi odpowiedzialność karna z artykułu 278a paragraf 1 kodeksu karnego, to jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że kobieta ta narażała swoje 9-letnie dziecko, które przewoziła w tym samochodzie na tylnym siedzeniu i kierowała tym samochodem również bez uprawnień, za co grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Mandatem karnym w wysokości 300 zł został ukarany również mężczyzna, który udostępnił kierowanie pojazdem osobie nietrzeźwej. Mimo iż policjanci przestrzegają o niewsiadaniu za kółko na podwójnym gazie i mówią o konsekwencjach takiego postępowania, to statystyki jednak nie są zadowalające. Zatrzymania nietrzeźwych kierujących jak najbardziej zdarzają się dosyć często na tym terenie. Pomimo naszych apeli, pomimo różnych akcji medialnych prowadzonych przez różne instytucje w Polsce, niestety ten odsetek kierujących pojazdami nadal jest dosyć wysoki. Przebudowa infrastruktury drogowej w Bolkowie przy ulicy Szpitalnej i ulicy Poprzecznej oraz parkingu i drogi wewnętrznej do zamku wraz z budową infrastruktury kanalizacyjnej przy ulicy Bolka. Jest to kolejna inwestycja włodarzy Bolkowa, która finansowana jest ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu gminy Bolków. Przy ulicy Szpitalnej w Bolkowie właśnie ruszyły prace związane z drugim etapem realizacji tego zadania. Etap pierwszy polegał na wymianie nawierzchni i chodnika przy ulicy Poprzecznej. W zakres robót związanych z pierwszym i drugim etapem wchodzą m.in. wymiana krawężników drogowych, ułożenie nowych obręży betonowych, podbudowa z niesortu, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk. Nawierzchnie będą frazowane, następnie zostanie ułożona warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych, kolejne betony asfaltowe. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne i handlowe CONDE oraz przedsiębiorstwo produkcyjno-rolne Sady Dolne. Całość inwestycji to kwota rzędu 800 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest na połowę października bieżącego roku. Muzyka dawnych mistrzów, czyli koncertowy lipiec w Krzeszowie. Dwa razy dziennie wierni, którzy przybędą do pocysterskiego kompleksu, mogą wysłuchać organowych koncertów w wykonaniu absolwentów wyższych szkół muzycznych we Wrocławiu i w Warszawie.
po raz trzeci dzięki współpracy z Referatem Muzycznym Legnickiej Kurii Biskupiej udało się nam tu zaprosić studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Muzycznej i z Warszawy, i Wrocławia. I przez cały lipiec, codziennie, każdego dnia i w niedzielę o 11:00 w Bazylice są piękne koncerty organowe, a o 15:30 w kościele świętego Józefa. I chciałbym nadmienić, że organy Englera tu w Bazylice Krzeszowskiej to największe organy barokowe w tej części Europy, tak oryginalnie zachowane. Muzyka, którą tu wykonują nasi absolwenci, jest przepiękna. Po raz kolejny na terenie gminy Bolków został przeprowadzony konkurs na najładniejszą zagrodę. Do udziału zgłoszono 7 posesji z Wierzchosławic, Sadów Górnych, Wolbromka, Świn i Jastrowca. Komisja konkursowa w składzie Bogumiła Brodala, Wiesław Tomaszek i Walenty Czachurski po dokładnym obejrzeniu każdej zagrody oraz ocenie podjęła decyzję dotyczącą ostatecznej punktacji i wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce Monika Płotecka ze Świn, drugie miejsce Beata Szywała z Wierzchosławic. Trzecie miejsce Maria i Zbigniew Psonakowice z Wolbromka. Czwarte miejsce Krystyna Sobczak z Sadów Górnych. Piąte miejsce Robert Brzowy ze Świn. Wyróżnienia przyznano dla Haliny Brymerskiej z Wierzchosławic i Stanisławy Barucha z Jastrowca. Ogólna kwota przeznaczona na nagrody to około 5000 zł. Wręczenie nastąpi podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Mamy nadzieję, że inicjatywa przeprowadzania konkursu będzie nadal kontynuowana przede wszystkim ze względu na cel i istotę przekładającą się na poprawę wyglądu i estetyki obejść gospodarczych w gminie Bolków. Po Kamiennej Górze i Bolkowie przyszedł czas na Lubawkę. Podczas tegorocznych obchodów nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki oraz wielu atrakcji. Wielkie granie w Lubawce rozpocznie się 16 lipca w sobotę, a zakończy dzień później. Pierwszego dnia imprezy 16 lipca w sobotę będzie tak naprawdę podwójne święto, gdyż tego dnia obchodzić będziemy jubileusz 65-lecia istnienia Orkiestry Dętej z Lubawki. Z tej okazji na lubawskim rynku zagra 6 zaprzyjaźnionych orkiestr dętych z całej Polski, ale także niespodzianka będą 2 orkiestry dęte z Republiki Czeskiej. Od godziny 19 rozpocznie się blok koncertów. Tego dnia jako pierwsi na scenie zaprezentują się panowie z zespołu Cała Góra Barwinków. Bardzo ciekawa muzyka, bardzo ciekawy zespół grający muzykę z pogranicza reggae i ska. Około godziny 21 wystąpi gwiazda pierwszego dnia imprezy, Marika z zespołem, nazywana królową polskiego dancehallu. Wspaniała muzyka, także bardzo pozytywne brzmienia. Zapraszam i najmłodszych, i starszych. Naprawdę warto zobaczyć, to wyjątkowa artystka. O godzinie 22:40 mniej więcej rozpocznie się koncert zespołu Acapulco Show. To będzie ukłon w kierunku starszej publiczności. Będziemy mogli posłuchać i pobawić się przy największych przebojach muzyki lat 80. Drugi dzień imprezy, 17 lipca, niedziela. Od godziny 15 biesiada na Ludowo wystąpią zespoły lokalne, zespoły śpiewacze, a od godziny 16:30 rozpoczniemy blok koncertów. Drugi dzień upłynie pod znakiem bluesa z najwyższej półki. Jako pierwszy wystąpi kamiennogórski zespół The Doors. Serdecznie zapraszam, nasi krajanie, po raz pierwszy na lubawskiej scenie. Około godziny 18:15 na scenie zaprezentuje się legenda polskiego rocka i bluesa, zespół Obstawa Prezydenta. O godzinie 20:00 gwiazda wieczoru, zespół Cree z Sebastianem Riddlem, synem znanego charyzmatycznego lidera zespołu Jam. Także naprawdę, naprawdę zapraszam po raz pierwszy u nas w okolicy zespół Cree. O 21:30 kolejny koncert, nagła zmiana klimatu, covery, największe przeboje muzyki rozrywkowej. I w końcu o godzinie 23:00 zespół Modern Touching, coverowy zespół, który odegra koncert z największymi przebojami zespołu Modern Talking.
Tegoroczne Dni Lubawki to nie tylko koncerty, to także imprezy sportowe. I tak 16 lipca na Stadionie Sportowym w Lubawce odbędzie się otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawki. W Domu Kultury 16 lipca od godzin porannych, od godziny 10 odbędzie się natomiast turniej szachowy dla juniorów imienia niedawno zmarłego Władysława Kmiecika. Serdecznie zapraszam. Całość turniejów sportowych zamknie turniej brydżowy par mikstowych o Puchar Burmistrza Miasta Lubawki, który zorganizowany zostanie 31 lipca. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie serwisu zapraszam już po weekendzie. Do zobaczenia.